Rozbudowa centrum przetwarzania danych będzie kosztowała około 180 milionów złotych. Serwerownia będzie gromadziła wszelkie dane interesujące Krajową Administrację Skarbową. Powstaje dodatkowe serce polskich finansów, które będzie dokonywało analizy również tych wszystkich przepływów, które służby finansowe, skarbowe czy celne obrabiają na potrzeby właśnie całej skarbowości. Duża inwestycja o bardzo dobrze płatnych miejscach pracy, ale też o bardzo wysokich kwalifikacjach potrzebnych do tego, aby w tych służbach pracować. Radom tworzy się takim hubem dla tego typu usług. Wykonawcą inwestycji będzie Budimex. Jednocześnie w Radomiu powstaje nowa siedziba polskich sieci elektroenergetycznych na kwotę 500 milionów złotych. Przypomnijmy, obecnie istniejący budynek Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów oddano do użytku w 2012 roku i była to wówczas zdecydowanie najkosztowniejsza inwestycja centralna realizowana w Radomiu.